What do you think about this Co sądzisz o meczu Folobazu w Łodzi? No, cieszę się z wygranej, tym bardziej, że jest ona bardzo wysoka. Chłopaki świetnie się spisali, a ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że cieszę się z powrotu do jazdy na motocyklu i pierwszego ligowego meczu w tym sezonie. Oczywiście nie poszło tak, jakbym sobie tego życzył, ale to dobra baza do tego, by dalej budować formę i wyciągać wnioski na przyszłość. Mówisz, że to twój pierwszy mecz ligowy, a co z twoim zdrowiem? No cóż, co do zdrowia, to wszystko jest w porządku. Jak widzieliście, byłem w stanie się ścigać, ale to oczywiście nie jest jeszcze 100%, bo odczuwam jeszcze ból. Najważniejsze, że jeżdżę i nie myślę o tym zbyt wiele. Próbuję stylem jazdy radzić sobie z tym bólem. Każdego dnia mam dużo fizjoterapii, robię wszystko, by powrócić do normalności. Ale głównym celem był oczywiście powrót na motocykl żużlowy, bo to kocham. W ostatnim biegu coś się w końcu ruszyło, ale było już za późno. No cóż, to jest część mojej pracy i niestety muszę to nadrobić. Zespół Falubazu jest bardzo silny, a z tobą wydaje się jeszcze silniejszy, prawda? Oglądałem każde spotkanie Falubazu, śledziłem zmagania drużyny i świetnie widzieć, że każdy zawodnik spisuje się tak dobrze. Mam nadzieję, że jak tylko uda mi się wrócić do odpowiedniej formy, to u mnie wszystko zagra tak samo jak u nich, no ale na to potrzeba czasu. Dziś to był mój trzeci raz na motocyklu po upadku i odniesionej kontuzji, więc jestem zadowolony ze zdobyczy punktowej i powrotu na motocykl. Jeszcze jedna sprawa. Zapytam o Grega Hancocka, mistrza świata, który jest w twoim teamie. Tak, Greg pojechał ze mną na eliminację Grand Prix do Żarnowicy. No mieć jego wsparcie to jest coś faktycznie niesamowitego. Greg ma sporo doświadczenia, obserwuje i wie, co podpowiedzieć, by jak najlepiej pomóc. To świetny gość, który nie tylko pomaga mi w parku maszyn. Przede wszystkim to właśnie on ściągnął mnie do Europy kilka lat temu, więc cieszę się, że dziś był w moim teamie.